Nigdy nie spodziewałem się, gdy byłem w seminarium i potem jako młody kapłan, że przyjdzie jeden dzień, kiedy pasterz, wtedy arcybiskup Karol Wojtyła, wezwie mnie do siebie i zaproponuje mi współpracę. Współpraca, raczej służbę przy nim. Bo przecież jeszcze byłem młodym kapłanem, niedoświadczonym, więc zdawałem sobie sprawę, na czym będzie polegała ta służba. Codzienna służba przy ołtarzu, a także w jego kancelarii. Nie spodziewałem się, że to będzie trwało tak długo, jak było. Zapytał mnie, czy mogę przyjść. Pytam, kiedy. A on mówi, to dzisiaj, no to przyjdę jutro. Bez skierowania, bez pisma, przyszedłem jutro, wskazali mi mieszkanie. I tak się rozpoczęła moja służba przy wielkim pasterzu Kościoła Krakowskiego. Służba, która trwała 12 lat w Krakowie, a potem w Watykanie 27 lat. Podobnie w Watykanie, na samym początku po konklawę. Gdy mnie wezwano, jeszcze konklawę trwało, przywitałem się, a potem poszedłem z nim do pokoju, który zajmował w czasie konklawy. No i chciałem odejść, iść do kolegium. A nowy papież mi mówi, zostań tutaj. I tak zostałem, bez papieru, bez żadnego przeznaczenia, ale potem oczywiście otrzymałem oficjalne pismo w tej sprawie. Zostałem przy nim jako osobisty sekretarz Jana Pawła II. Właściwie większość życia kapłańskiego spędziłem przy w Krakowie arcybiskupie, potem kardynale i potem przy papieżu Watykanie Janie Pawle II. Były to dla mnie wielkie lata poznania Kościoła, poznania poszczególnych ludzi, biskupów, także i polityków, którzy przybywali zwłaszcza do Watykanu. I to zostało we mnie. To wspomnienie służby przy wielkim pasterzu, kochanym diecezji krakowskiej, bo były osoby, które przeczuwały, że może zostać papieżem. I mówię, oby do tego nie doszło, bo byśmy stracili wielkiego pasterza tutaj w Krakowie. No ale doszło i stał się pasterzem Kościoła Powszechnego, pasterzem powszechnie uznanym, kochanym, pasterzem, który przyczynił się do zmiany sytuacji w świecie, sytuacji politycznej, bo przecież jemu zawdzięczamy upadek komunizmu i marksizmu. Nie tylko w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale na świecie. Był prowadzony przez Pana Boga od samego początku. Wyjątkowych zdolności, talentów. Dziś możemy mówić już jako o osobie, która przeszła do historii, ale pamięć została. Pamięć jako człowieka bardzo uzdolnionego, przecież był i poetą, i pisarzem, świetnym mówcą, aktorem. To wszystko mu służyło potem jako kapłanowi, biskupowi i papieżowi. Jako artysta był człowiekiem wrażliwym. Wrażliwym na piękno, na dobro, na sprawiedliwość. I tym służył. Służył ludzkości, poszczególnym ludziom, bo on nie traktował ludzi jako zbiorowisko. Traktował osobiście każdego człowieka
Zresztą nawet w tłumie ludzie mówili, on na mnie popatrzył. Mieli wrażenie, że on tylko jest dla mnie. I to niewątpliwie było charakterystyczne w jego życiu. Że każdego z osobna traktował osobę ludzką. I do każdego miał odniesienie. Zwłaszcza do ludzi potrzebujących, ludzi cierpiących, ludzi czekających na dobre słowo, na wsparcie ze strony pasterza, duszpasterza. Myślę, że cała Polska mu była bliska. No, był wyjątkowym patriotą. On patriotyzm widział jako coś religijnego, miłość ojczyzny. Ale szczególnie zawsze był bliski mu Kraków. Wprawdzie mówił w Wadowicach, że tu się wszystko zaczęło. Co prawda, tam się urodził, ale ostatecznie w formacji intelektualną, formację duchową zdobył tutaj. Tam były początki. Tam był również teatr, tam było świetne gimnazjum. No przecież on do końca życia pamiętał wersety w języku greckim, czy poezję, literaturę, no świetnie, to wszystko nabył w Wadowicach. Wysokiego poziomu gimnazjum. I on wspominał, zwłaszcza jak przyjeżdżali do niego koledzy z Wadowic, oni wspominali tych profesorów z szacunkiem, z uznaniem, ale także podkreślali ich, powiedzmy, śmieszne zachowania czy powiedzenia. Ale to wszyscy zawsze robili z wielką sympatią. Więc ten Kraków był mu szczególnie bliski. On przecież mówił, ja to, co mam, gdzie jestem, zdobyłem tam, w Krakowie i tym służę. Służę Kościołowi Powszechnemu, spełniam funkcję, do której Pan mnie powołał, ale jako Polaka, który przygotował się do tej funkcji, nie wiedząc, że opatrzność go powołała w Stolicę Piotrową, przygotował się poprzez kulturę polską, do której miał ogromny szacunek, poprzez Kościół Polski, no i bezpośrednio poprzez diecezję krakowską. Jego miłość do Małopolski, do gór. I on to wszystko wyniósł ze swojego domu. Tam była ta atmosfera, bo to przecież po I wojnie światowej, po wyzwoleniu, jeszcze była ta tradycja, radość z odzyskania niepodległości i radość z kochania ojczyzny, małej ojczyzny, Małopolska. Przecież on opowiadał, że jako dziecko to ojciec go brał na przechadzkę, na Tskawę. Ze swoim bratem Edmundem poznał Tatry. I on pamiętał tę pierwszą wyprawę ze swoim bratem właśnie do pięciu stawów w Tatrach. On się zachwycił przyrodą, zachwycił się pięknem gór wszystkich. I Tatr, i Beskidów. I dlatego tym żył. I to mu bardzo pomagało w jego życiu religijnym, duchowym. On się modlił patrząc. Uwielbiał Stwórcę poprzez podziwianie przyrody, podziwiania gór, rzek.
Przecież on też nie tylko, że jeździ w zimie na nartach, na prechybę i w góry, to też i spływy, znaczy Dunajcem. To wszystko w nim było. Człowiek, artysta. Więc patrzył tymi oczyma i duszą na piękno, które go otaczało. I to mu pomagało do jego budowaniu jego osobowości. Taka ciekawostka. Nie lubił jeździć na wyciągach. To była turystyka na nartach ze swoimi przyjaciółmi. Zwłaszcza w zimie to wychodzili na nartach, na Grzesia i dopiero potem zjeżdżali do Doliny Chochowskiej. Potem, ale oczywiście musieli mieć specjalny sprzęt. Zakładali foki pod narty i tak szli. Zatrzymywali się, rozmawiali, podziwiali i on się dużo modlił. Pamiętam raz, zjeżdżając z Kasprowego, zatrzymał się tam przy tym domku, gdzieś tam już na dole, żeby odmówić brewia, żeby się modlić. No i tak się zasiedział. A jednak tam pilnowali. Pilnowali strażacy i oni tam czekali gdzieś. Kiedyż ten arcybiskup zjedzie wreszcie, a on w ogóle nie wiedział, że oni tego pilnują. Ale to było jego życie. Zostać sam z przyrodą, zostać sam z Panem Bogiem w tej atmosferze Tatr przy nartach. W ciągu lata raczej unikał Tatr. Oczywiście poza wakacjami się zawsze, jak tylko mógł, wyjeżdżał też, ale jeśli chodzi o spędzenie wakacji, to raczej w stronę Bieszczad, Beskidu Niskiego, czy potem na jeziora. Ale to były wyjątkowe jego wakacje, jego wyprawy, ponieważ ludzie odnotowywali te wszystkie jego chociażby pobyty, czy to w górach, czy nad jeziorami. Jakoś już wtedy odczuwali, że to jest człowiek, któremu trzeba poświęcić uwagę. Ostatnia jego wyprawa, w której brałem udział, to była na Krowiarki. Ze Skawicy poszliśmy w góry. Była sytuacja niekorzystna na wyprawę, ponieważ było wielkie błoto, deszcz padał, my tak szli. A dla niego to było obojętne. To już było tuż przed konklawę. Szedł z nami jeszcze ksiądz Styczeń. I wtedy jeszcze pamiętam, poruszano sytuację w kościele, sytuację już pontyfikatu Jana Pawła I, jego odejście. I on wracał, zwłaszcza gdy przyjeżdżał ksiądz Styczeń do tej ostatniej wyprawy. I to było niejako pożegnanie arcybiskupa, kardynała z górami. Bo potem chciał przelecieć jeszcze helikopterem i ostatecznie samolotem w ciągu ostatniej jego pielgrzymki do Polski. Jedno mu się tym nie udało. Kochał bardzo miejsce w Dolinie Sanu. I tam chciał jako papież też odwiedzić to miejsce. Ile razy był w bliskości, albo była mgła, albo coś wypadało, także za życia do tego miejsca już nigdy nie powrócił.
A był z tym miejscem bardzo związany. Taka okoliczność po śmierci papieża Pawła VI pojechałem, no, że trzeba jechać na konklawę. On z tego domku z plecakiem szedł, oczywiście trzeba było przejść San, szedł oczywiście boso przez San, żeby przyjść na drugą stronę. I jak był w środku tej rzeki, piorun strzelił z jasnego nieba. Nie było chmury, nie było, tylko jedno uderzenie pioruna. I tak sobie pomyślałem, a potem jeszcze do kogoś mówiłem, on chyba tu już nigdy nie wróci na to miejsce. Że to było jakieś pożegnanie z Beskidem Niskim i z Bieszczadami. Nigdy papież nie miał dnia wolnego. I oczywiście jak przyjeżdżał, bo zawsze gdzieś ludzie byli, trzeba było spotkać i tak dalej. Niewątpliwie dzień wolny, bo poza tymi oficjalnymi programami, że mógł odwiedzić siostrę na Jaszczurówce, że mógł pojechać do Morskiego Oka. Wspaniałe zdjęcia z Morskiego Oka. Zostały wielkie pamiątki. No, chciał na Rusinową Polanę. No, chciał tam się zatrzymać, bo tam przecież jeździł, chodził. Ale tyle ludzi się zgromadziło, że było niemożliwe, żeby się spotkać, powiedzmy, z górami, nacieszyć się Rusinową Polaną. Może spotkać tych, którzy tam mieli tę macówkę, bo przecież chodził do nich. Jest legenda, przy tym nie byłem, mówię dlatego legenda, że ta Bacowa mówi, jest tu wiaderko, niechże mi ksiądz idzie, przyniesie wody. A on oczywiście, jako zwyczajny, prosty człowiek, zrobił wszystko to, co kto go prosił. No. Zresztą jak szedł do Doliny Chochłowskiej, żeby się spotkać z Wałęsą, to przecież też wszedł do Bacówki, siadł między nimi, poczęstowali go przecież oscypkiem i no bardzo wielki i wielkością odznacza się prostotą, wielką prostotą. Wielkość jego też się przekładała na wielką prostotę w życiu osobistym, ale w kontaktach z ludźmi. Jeszcze wspominałem już kiedyś, że po rozmowie z Wałęsą, było to wyjście tam w stronę potoku Jarzębczego. Doszliśmy tam już dość wysoko. Zatrzymaliśmy się, papież ściągnął buty i wszedł do tego strumyku, wsiadł na kamieniu i tak dumał. Ja myślę, że wtedy było natchnienie do tej części tryptyku rzymskiego. Trzeba iść zawsze pod prąd. Myśmy szli pod prąd, żeby dojść tam do celu. No, można by różne rzeczy wspominać. Zawsze, przynajmniej raz w roku, był na turbaczu. Wychodził tam i od strony Poręby, ale też z Obidowej. On, gdy był zmęczony, potrzebował odpoczynku. Na parę godzin. I wracał wypoczęty. A w zimie, tak samo jak miał parę dni takich, żeby mógł wyskoczyć poza urząd, poza Kraków, 6 godzin. I to był człowiek bardzo zdyscyplinowany. Jak już ciemno było, nie dał się jeździć, a jeszcze nie było 6 godzin, brał naty na plecy z tymi natami, żeby te 6 godzin zrobić. Czynne były te dniówki jego, 6 godzin.